Śmieć. Ja mogę odlecieć, ja mogę k***ć sobie psychikę, a zapraszam wszystkich haterów, wszystkich widzów moich na p***ć we mnie, strzelajcie a ja tego chcę, przysięgam wam, chcę. Reszta frajerów, która ma wypić po prostu stąd. Ale się odkleiłeś, no a cymbalka. Bóg z Rdowora. Podnieś na dno. Mam p***ę. Nawet jak ktoś sobie coś na mnie będzie wyciągał, mam tu p***ę. I tak więc jest p***ę. Czemu przychodzisz ze smutną japą, stary? No co? No co, stary? Zrozumcie teraz mnie, że ośmieszam mnie w tym momencie, bo zaraz będą tweety, że przyszedłeś, że się o mnie martwisz, p***ę i tak dalej, że ja jestem jakiś chory. Stary, mi jest dobrze. Dawno, dawno temu było sobie dwóch youtuberów, którym powierzono nie lada wyzwanie. Jeden z nich udał się do lasu, aby nagrać najważniejszy materiał w swojej dotychczasowej karierze. Drugi zaś został w studiu i nagrał film dwa razy dłuższy od filmu Leśnego Wojownika. Chociaż pomimo dłuższego metrażu więcej tak naprawdę się nie dowiedzieliśmy. Wiele z tych rzeczy, o których mówił młody youtuber, zdążył już powiedzieć Leśny Wojownik na swoich streamach, których zapis był dostępny tylko dla wspierających. Co niektórym wydało się nieco dziwne, zważywszy na to, że były to transmisje, podczas których dogłębnie analizowano sprawę, którą interesowała się cała Polska. Nawet politycy wyczuli swój moment, żeby się wykazać. W końcu puszka Pandory została otwarta tuż przed wyborami. Znalazły się w tym wszystkim osoby, które złapane za rękę krzyczały, że to nie jest ich ręka, a internet w końcu postanowił się ich pozbyć i odesłać na wygnanie. Inni natomiast starali się ratować nieco inaczej. Skrucha i przyznanie się do błędu okazała się być kluczowa, a przynajmniej do czasu. W mgnieniu oka rozpętało się istne polowanie na czarownicę. Każdy, komu można było przypisać cień oskarżeń, był niszczony przez internetowy głuchy telefon. Każdy internetowy twórca z najmniejszym przewinieniem na sumieniu związanym z małoletnimi odchodził od zmysłów, czekając na to, aż YouTube'owy żniwiarz przyjdzie również po nich. Sprawa w końcu przycichła, media nie były już tak wyczulone, a po 6 miesiącach w sprawie odezwał się Wygnaniec, który we współpracy z innymi youtuberami zrealizował film, który po raz kolejny zostawia nam więcej pytań niż odpowiedzi. I wszystko to zapoczątkowało istny pożar w środowisku, którego autorem był nie mający nic do stracenia Boxdel. Sam Boxdel zginął w tym pożarze, a z popiołów powstał Buxton. Koszmar influencerskiego środowiska. Człowiek, który nie cofnie się teraz przed niczym, bo i tak nie ma nic do stracenia. Pamiętacie jeszcze, czego dotyczyła cała ta sprawa? Czy może zaczęliście już zapominać, ponieważ czołowi youtuberzy, którzy między innymi zajmowali się tą sprawą, zaczęli z tego robić swoją jakąś prywatną telenowelę? Czy cała ta afera sprzed 5 miesięcy rozeszła się po kościach tak bardzo, że ciężko koncentrować jakąkolwiek dyskusję wobec tamtych wydarzeń, ponieważ teraz jest ważniejsze to, jak to Bąbel i Wardęga i tam cała reszta ferajny się próbują przepychać. Witamy w kolejnym odcinku YouTube'owych trudnych spraw. Przed Pandorą podchodziłeś do mnie z telefonem i puszczałeś jakąś muzykę wikingów i wołałeś do mnie: Olbrzym idzie, Olbrzym już po ciebie idzie. Wyglądałeś jak psychol. I kiedy myśleliśmy, że przeprowadzenie całej Pandory może być szkodliwe dla sprawy, to jeszcze nie wiedzieliśmy jak bardzo i dlaczego. No i wiecie co, youtuberzy nie od dzisiaj robią sobie różnego rodzaju dramy, aferki, tylko przeważnie te dramy i afery nigdy nie były tematycznie związane z takimi rzeczami jak Pandora. I to jest coś, co było dla mnie bardzo ważne do podkreślenia w filmie Skutki Pandora Gate. Co to się stanęło na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, co się stało obecnie, jak i również co się nie stało. Wszyscy mieliśmy gdzieś z tyłu głowy to, że YouTube nie jest miejscem na tego typu historie, ponieważ może to się skończyć nieszczęściem dla wielu osób, które mogły zostać niesłusznie oskarżone. Mogło to się również skończyć nieszczęściem dla osób, które owszem, przeskrobały coś kiedyś, ale dostały zdecydowanie zbyt dużym gównem jak na to, co zrobiły w stosunku do tego, co zrobili inni, którzy zostali podani w tym samym materiale. Ale cóż, chyba wszyscy z czystego lenistwa chcieliśmy po prostu wierzyć w to, że nagłośnienie całej tej sprawy spowoduje, że ktoś się tym w końcu zainteresuje. Czy tak się stało? Owszem, i dużo dobrego stało się w związku z Pandorą, ale oprócz tego stało się również bardzo dużo złego. I na dzień dzisiejszy, pół roku po wybuchu całej tej sytuacji, możemy w końcu spojrzeć na prawdziwe skutki
Pandora Gate. I wiem, kiedy ktoś całą tę sytuację chce nazywać kontynuacją Pandory, no to no nie do końca można się z tym zgodzić. Dlatego tytuł dzisiejszego materiału nawiązuje do tego, jak bohaterzy dzisiejszego odcinka zrobili sobie po prostu obrzydliwą, paskudną gierkę z całej tej historii. No więc cóż, zaczynajmy! Michał, pokory troszkę. Ale dlaczego? Bo co, ja mam zawsze mieć pokorę, nie? Ten film podzielony jest na dwie części. W pierwszej porozmawiamy na temat tego osobnika. Poczekaj chwilę. Druga część to masa faktów, których do tej pory nie znaliście, a ja mam już dość, więc wyżygam wszystko od A do Z. Sam nie wiem, co na początku było większym zdziwieniem dla ludzi w całej tej sprawie. To, że Nitro opublikował taki, a nie inny film? Dobry wieczór, Polsko. W ostatnim czasie pojawiły się informacje... To, że Boxdel opublikował ten swój film Koniec, który w połowie jest po prostu jechaniem po najłatwiejszym medialnym przeciwniku, jakiego można było sobie wymarzyć. Znaczy wymarzyć, nie wymarzyć, o tym za chwilę jeszcze powiem. Czy może to, że po tym wszystkim, co Boxdel mówił na tym swoim filmie Koniec, odpalił live'a na aferkach, na którym, no, było dosyć ciekawie, jakby to można ująć. Wojciech Gola do mnie napisał: nie poruszaj mojego tematu w filmach. O Boże. Tylko nie to. Jest... Ej, moi widzowie, teraz wszyscy w ogóle. O Boże, Natanku, o Boże. Może zacznijmy od tego nieszczęsnego Natana Marconia, bo to jest coś, co najbardziej mnie zastanawiało w całej tej sprawie. Szczególnie, że Boxdel w tym filmie postanowił Natana Marconia zaatakować z każdej możliwej strony i wyciągnąć mu niemalże wszystko. I z tej okazji wyciąga również fragmenty mojego filmu na Natana sprzed ponad roku. Nie wiem, Bombel, dziękuję bardzo za podanie źródła, ale jaki sens ma teraz wyciąganie starych rzeczy na Natana, podczas gdy obecnie nikt go specjalnie poważnie nie traktuje? Każdy wie, jak to z Natanem wygląda i ty też doskonale o tym wiedziałeś. Tak samo jak Boxdel zresztą wiedział wszystko o wszystkich, jakby to można powiedzieć. Po prostu nagle, kiedy okazało się, że Boxdel jest częściowo odcinany od tego koryta, stwierdził, że w sumie uderzy we wszystkich i powie wszystko, co wie, bo nagle tak bardzo zaczęło mu to przeszkadzać. A nie, nie zaczęło mu to przeszkadzać. Po prostu stwierdził, że najlepszą opcją wizerunkową będzie teraz przywalenie wszystkim dookoła. No bo dlaczego Boxdel w jakikolwiek inny sposób miałby reperować swój wizerunek? No nie wiem, miałby dalej iść w swoją serię The Goat, która miała pokazać, jak on próbuje ten właśnie wizerunek odbudować? No bo obecnie i tak nie ma opcji, żeby ktokolwiek to łyknął, prawda? I Boxdel doskonale o tym wie, jest tego świadom. Inaczej nie powstałby ten materiał, jak i nie zaczęłyby się serie streamów i innych filmów na kanale Boxdela. No wiecie, przez większość czasu można było mówić, że ręka rękę myje, ale kiedy te idealne czasy się skończyły i jeden odwrócił się od drugiego, no to możemy się po prostu napieprzać wszyscy nawzajem. I to mnie najbardziej zastanawia z tym całym Natanem Marconiem, bo rozumiem, że chcesz odbić jakieś jego argumenty, rozumiem, no koleś jakby wyciąga ci nie byle co, nie? Ale poważnie, w tym konkretnym materiale musiałeś robić półgodzinny segment na Natana Marconia? Nowa prawda o człowieku, o którym nikt nie wiedział, że jest nie do końca normalny. Ponad rok temu zrobiłem 40-minutowy materiał o Natanie Marconiu. I ten materiał został zrealizowany dopiero jak Natan zaczął się pojawiać coraz częściej w internecie, ale byliśmy jeszcze na tym etapie z Natanem, w którym nie do końca jeszcze było widać to, że Natan po prostu robi to perfidnie, specjalnie. Jasne, ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, no to jesteście po prostu głupi, a ja powiem, no być może. Z czasem okazało się, że Natan dąży po prostu do tego, żeby być jak najbardziej nienawidzoną postacią. I Boxdelowi nigdy to nie przeszkadzało, kiedy wyciągał do niego rękę. Nigdy mu nie przeszkadzało to, że pomawiał innych, bo wtedy robił fajne dymy. Bo wiecie, te pomówienia nie były skierowane w Boxdela, a kiedy Natan wystosował w końcu takie skierowane w Boxdela, to przestało mu się to magicznie podobać. No to nagle trzeba poświęcić półgodzinny segment temu człowiekowi, żeby pokazać, dlaczego jest złym kłamcą, że jego zachowania są patologiczne, że to mówił o mamie Fagaty, bo właśnie ten fragment z mojego filmu jest wyciągnięty przez Boxdela. Jakby nie do końca rozumiem po co. Zdaję sobie sprawę z tego, że Boxdel użył fragmentów tego filmu, bo po prostu pasowało mu to do narracji i była to kolejna amunicja na Natana. Można było przepchnąć więcej argumentów na Natana w jednym materiale, ale gdzie, Boxdel, byłeś z takimi wnioskami, kiedy Natan robił najwięcej szumu? A, byłeś tuż obok i mu pomagałeś, bo był opłacalny dla twojego biznesu. Ale to nie jest coś, z czego Boxdel by się wypierał. To jest w tym wszystkim najlepsze, że z jednej strony pojawia się Boxdel, który okazuje
pokazuje skruchę, który stara się być w porządku i robi to tylko po to, żeby dosłownie za 5 minut odpalić Buxtona, który jedzie po wszystkich, który ma w dupie to, co mówi, fafluni, co mu tam ślina na język przyniesie i zarówno ta jedna jego strona, jak i druga jego strona będzie miała swoich widzów i oni będą się tak ze sobą magicznie zazębiać, aż ludzie stwierdzą, że chyba nie chce im się do końca aż tak przywiązywać uwagi do tego, co on gada, więc zostawmy to. Jeżeli ktokolwiek daje się nabrać na to gadanie, no to nie wiem, czy mam gratulować, czy współczuć, nie mam pojęcia. Boxdel wie, co robi, absolutnie nie mając pojęcia, co robi. Po prostu leci na autopilocie i póki co sprawdza się idealnie. Skoro po filmie Nitra znowu wszyscy się mnie uczepili, no to cóż. Nie mam nic do stracenia, więc opowiem dosłownie każde bebe na każdego w branży. Jeśli chcecie całą tę historię z ostatnich kilku dni mieć poukładaną do kupy, najlepszą opcją będzie sprawdzić na innym kanale. Sorry. Ale w momencie, w którym ci ludzie, którzy starają się nawzajem sobie wyciągać jakieś błędy, brudy i etc., wyglądają jak pointujące się nawzajem Spidermany z tego słynnego mema, no to jaki byłby sens w porządkowaniu tego wszystkiego? Od dłuższego czasu w ogóle to się nie trzyma kupy i każdy z nich trochę próbuje namącić, żeby odwrócić uwagę od swoich rzeczy, a kiedy mu się coś wytknie, coś, co się wytykało już kiedyś, to jedyną linią obrony będzie to, że uhuhu, tego mi to się jeszcze nie wytykało, prawda, panie Wardęga? Ale do pana Wardęgi to przejdziemy później, panie druid, cwaniaczku jeden. No bo tak, Boxdel jako kolejna osoba wyciąga te działa w postaci Bubsmana. Wypomina również Wardędze to, że ten miał mieć jakieś nagrania, na których dziewczyny wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, a finalnie okazuje się, że pan leśny dziad nie chce jakoś chyba specjalnie się do tego ustosunkować i każe innym czekać na swój magiczny materiał. No i wiecie, wyciąganie Bubsmana dla kontekstu tej całej sytuacji wcale nie jest głupie. To, że kiedyś Wardęga się do tego odniósł i za to przeprosił, nie wiem, czy aż tak dużo tutaj zmienia. I ciężko w tym przypadku Boxdelowi nie przyznać racji, kiedy zastanawia się nad tym, dlaczego DJ Palasite miał swoje miejsce na materiale Konopskiego, ale nie znalazło się miejsca dla Bubsmana chociażby. No bo panie Wardęga, skoro przeprosiny są wystarczające w takiej sytuacji, to dlaczego nie zapytałeś Boxdela, czy nie chciałby się ustosunkować do całej sytuacji i nawet gdyby miał się znaleźć w tym materiale, dlaczego go nie uprzedziłeś, albo no czemu nie zapytałeś, czy nie chciałby wypowiedzieć się na ten temat właśnie w takim filmie, tylko robiłeś to za jego plecami, bawiąc się tą sytuacją. Nie chodzi tutaj o to, że miałbyś wchodzić w kolesiostwo i broń Boże, nie mówić nic o Boxdelu, bo to twój kolega. Nie, absolutnie. Mogłeś mu po prostu powiedzieć, że taki materiał powstaje, a Boxdel w tym segmencie mógł się od razu ustosunkować do danych zarzutów. W takiej sytuacji mógłby przeprosić i tak samo jak ty przeprosiłeś za Bubsmana, on by przeprosił za to i mogło to się skończyć dla niego troszkę lepiej, nie uważasz? I nie zrozumcie mnie źle. Nikogo tutaj nie bronię, nie stoję po żadnej stronie, no też nie ma tutaj żadnej strony, po której faktycznie można by stać. Po prostu zastanawiam się, jaka jest różnica dla Sylwestra Wardęgi w tej całej sytuacji. Ale pomijając to, chciałem jeszcze zatrzymać się przy temacie dezinformacji, a na ekranie widzicie gościa, który frywolnie rzuca sobie takimi tekstami na streamie i nie robi sobie z tego absolutnie nic. Daszki mówią, że ta dziewczyna miała 16 lat. Daleko mi do tego, żeby jak Sylwester Wardęga kiwać palcem, że ho ho ho, Bubsman to stara sprawa, więc nie wyciągajcie mi czegoś, co jest stare, to i tak muszę przyznać, że takie losowe rzucanie w eter takich tekstów, które sugerują już no coś dosyć konkretnego, kiedy robisz to bez żadnych konkretnych dowodów, to nie jest najlepszy pomysł, panie Sergiuszu. I nawet nie próbuj mi się zasłaniać tym, że to był taki pewniak, bo dostałeś taką informację, więc to powiedziałeś, bo i tak byłeś przekonany o tym, że tak jest. No nie, przyjacielu, niestety nie. Ludzie bardzo łatwo podłapują niektóre rzeczy w internecie i później może to zostawić bardzo nieprzyjemny ślad. I wy wszyscy tworzący w internecie doskonale o tym wiecie i czasami mam wrażenie, że traktujecie to jako broń, kompletnie zdając sobie sprawę z tego, co możecie tą bronią wyrządzić. Coś, co z pewnością na nas teraz czeka, to fala fake newsów. Wyciąganie starych nagrań, montowanie ich tak, jakby miały związek z obecną sytuacją i określanie tego nowym stanowiskiem Stew, czy
kogoś tam. To teraz będzie norma. Memy, przeróbki AI, czy nawet taka głupota, jaką ja zrobiłem tutaj. To wszystko tak naprawdę może teraz latać po internecie i szerzyć dezinformację. Uważajcie na to proszę i pamiętajcie o tym, żeby nie robić nagonki na każdą możliwą osobę, o której pojawi się jakaś plotka, póki nie zostanie oficjalnie potwierdzona. Jeśli mamy sytuację typu słowo versus słowo, bez żadnych dowodów z jednej ani z drugiej strony, no to jak chciałbyś tutaj kogokolwiek osądzić? Bo teraz pewnie wystarczy po prostu opowiedzieć o kimś jakąś historię i niestety wystarczy w takiej sytuacji czekać, aż ta historia stanie się wiralem przez popularne nazwisko osoby, o której akurat ma być ten materiał. Bardzo łatwo teraz kogoś o coś oskarżyć, więc po prostu starajmy się na to uważać w tym trudnym czasie, bo można niewinnej osobie spi***ć życie. Nie powielajmy też plotek o tym, że ktoś mógł sobie coś zrobić, dopóki nie pojawi się jakaś oficjalna informacja. Nie sugerujmy, kto może być ewentualnym przestępcą, bawiąc się w podchody i udostępniając jedynie inicjały tych postaci, ponieważ na bazie tego może powstać multum teorii o osobach z nazwiskiem na tę samą literę. Geniusz, po prostu geniusz. Nazwisko osoby, o której mówię, zaczyna się na literę G. Żaden Górski, kurwa. Żaden Górski. Fake newsy, które mają promować danego Instagrama. Instagram oczywiście prywatny, a w biogramie nigdy nie zgadniecie link do jakiejś magicznej stronki. Cennik na Telegramie. Na Telegramie cennik. Ciekawe, do czego ten cennik? No już co jak co, nie? Ale próba wypromowania się w taki sposób jest już wyjątkowo obrzydliwa. Jeśli mogę mieć do was prośbę, to zgłaszajcie materiały tego typu. To jest serio średni czas na to, żeby rozpowszechniać takie coś, a już szczególnie, gdy na jawnej dezinformacji próbujesz po prostu zyskać. I to kurwa jeszcze w takiej sprawie. Więc co by nie było, pamiętajcie, żeby weryfikować informacje przed werdyktem, gdzieś tam z tyłu głowy, że screeny jakby co to też można podrobić. Tutaj macie wręcz idealny przykład. No i co? No i... cóż! Grzeli, jak Marcin się tak zachowywał i gadał jakieś dziwne teksty albo Ferrari, to publika zachwycona. A jak Boxel tak pogrywa, to chory. Nie wiem, chyba musimy tutaj nakreślić jedną istotną rzecz. Jak Marcin i Ferrari tak robią, to znajdą się osoby, które ich uwielbiają i powiedzą, że to jest super. Znajdą się też osoby, które specjalnie za nimi nie przepadają i powiedzą, że robią źle. No i na odwrót działa to w taki sam sposób. Przepraszam, jak zepsułem komuś teraz światopogląd. Ale czemu wam o tym teraz mówię? Ano dlatego, że ten komentarz idealnie pokazuje, jak identyczne zachowania influencerów mogą dzielić ich fanów, którzy nawzajem będą się przepychać o to, który jest lepszy, a który jest gorszy. Ja jestem za Boxdelem, a ja jestem za Wardęgą, a ja jestem za tamtym. Gościu, oni wszyscy zachowują się w ten sam sposób i doją z was hajs i wyświetlenia. I hej, każdy orze jak może, w końcu to są twórcy internetowi, więc każdy robi ruchy, które mają dać mu wyświetlenia. Ale jeśli w tej całej waszej dyskusji argumentacja przykładowo Sylwestra Wardęgi polega na tym, że ktoś jest okropnym człowiekiem, bo pisze Wojtkowi, który nie ma dystansu, co... Jesteście tak obrzydliwi, że nawet... tyracie tego typa, który nie ma do siebie dystansu. O nie, tylko nie to. Wojtek Gola, który jest dorosłym facetem, zostanie skonfrontowany z jakąś opinią lub nawet hejtem w internecie. Co on z tym zrobi, biedny? Wardęga, ja mam przykrą informację. Mam wrażenie, że bardziej mu szkodzisz, pokazując go palcem na Instagramie i mówiąc o tym, przestańcie go wyzywać, bo nie ma dystansu przecież do siebie. No straszni są ci ludzie, którzy faktycznie się na tego Wojtka Golę rzucają, nie? Okrutnik, no. Po prostu. Immunitet dla tego faceta, błagam, bo on nie ma dystansu do siebie, żeby nikt, broń Boże, w niego gównem nie rzucił. Więc oprócz tej masy dokumentów o tym, że Wojtek Gola nie jest biseksualny, przydałoby się jeszcze sporządzić jakieś dokumenty mówiące o tym, że nie wolno o nim nic powiedzieć w internecie, okej? Sylwester, załatwisz to? W sprawie zdążyło się pojawić już tyle wątków, że tak naprawdę większość z nas raczej nie do końca pamięta, od czego to się wszystko zaczęło, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale przez to, że ta cała przepychanka rodem z kłótni na godzinie wychowawczej powstała na zgliszczach Pandory, zdobywa ona po prostu spore zasięgi. No i przede wszystkim głównym clou programu jest Boxdel, który sypie dosłownie na każdego w branży. Jasne, kiedy chcesz komuś wytykać jakieś niemoralne zachowania, które według ciebie trochę
podpadają pod tym względem, to spoko, każdy ma do tego prawo. No ale sorry, wyciąganie publicznie tego, kto w dupca ubiały proszek, a kto nie, zważywszy na to, że niektórzy mogą sobie po prostu nie życzyć tego, żeby takie informacje pojawiały się w internecie, no to już jest kwestią do zastanowienia się nad sobą i nad tym, co mówisz. I tutaj ciekawym przykładem będzie wytknięcie przez Boxdela Konopskiemu tego, że kiedy nagrywał film o Frizie i demoralizujących zachowaniach... Nagrywa jakieś cringe filmy z zakładania pieluchy, czy to, że tam dał pijawkę komuś na przyrodzenie. No ale mając świadomość o skarku, że materiał będzie kierowany i proponowany przez YouTube również dla widzów Gen Z i Freeza, dałeś chociażby tytuł Freeze demoralizuje młodych widzów, pozwoliłeś sobie na lokowanie betklika zakładów bukmacherskich w tym samym materiale. Też nie jestem jakoś specjalnie dużym fanem takiego casualowego, nazwijmy to, reklamowania hazardu. Nie uważam, że reklamowanie zakładów bukmacherskich to jest od razu coś złego, ale do takiej reklamy też trzeba podejść dobrze. Ale nawet jeśli taka informacja się tam znajduje, masz świadomość raczej całkiem młodej widowni i chcesz innym wytykać demoralizację, jednocześnie reklamując hazard, no to faktycznie może to lekko zgrzytać ze sobą. Ale prawda jest taka, kochani, że tutaj ludzie już wyciągają byle jakie argumenty, które po prostu wpadną im w ręce. Jedne są dobre, drugie nie są specjalnie dobre i tak w kółko, aż w końcu ta telenowela ludziom się znudzi. I myślę, że wszyscy doskonale dobrze wiecie o tym, że ci ludzie, którzy to teraz prowadzą, prędzej czy później wrócą z fajną sumką do domu i wszystko rozejdzie się po kościach. Pandora przeminęła, informacji o postępach w sprawie brak, a dalej można farmić ewentualnie to, co z tego wszystkiego zostało. Z gówna bata nie ulepisz, no chyba że jesteś influencerem. I wierzcie mi lub nie, każdy z nich, łącznie z Boxdelem, wróci sobie prędzej czy później do sprawnego działania w internecie. Oprócz Marcina Dubiela. Marcin Dubiel niech siedzi zamknięty w szafie. Marcin, posłuchaj mnie, teraz będziemy się bawić w chowanego i będziemy się bawić na takich zasadach, że ty się chowasz i nikt cię nie szuka. Ale cała reszta poza Marcinem doskonale sobie poradzi. Boxdel robi co może, żeby odwrócić od siebie uwagę, to jest jedno, a dwa, zaraz nie będziecie do końca pamiętać, o co mieliście do niego problem. Ma to swoją rzeszę odbiorców, jak i przeciwników, więc tak to się będzie toczyć dalej. I nikogo to więcej nie interesuje. Kto będzie musiał się wycofać na czas nieokreślony, to się wycofa i wróci i tyle. Słuchajcie, Konopski już jedną wpadkę w podobnej sprawie miał, więc w czym przeszkodzi mu kolejna? Chociaż nie ukrywam, wyciąganie mu tej rozmowy z Boxdelem i tego, że podszedł do niego z empatią, no to jest już bardzo nie w porządku. Na takiej samej zasadzie postanowił działać Sylwester Wardęga, który wyciągnął Boxdelowi prywatną rozmowę, na której ten mu się żali i zwierza i mówi, że go kocha. Ewidentnie miał wtedy mental breakdown i wykorzystywanie tego w tym kontekście jest słabe, szczególnie jak wyciągasz to publicznie. W ogóle wyciąganie prywatnych rozmów, tu się puknijcie wszyscy. Więc naprawdę koniec końców każda strona tutaj jest siebie warta. Jedni są głupi, drudzy są źli, a niektórzy po prostu wplątali się w to przez czysty przypadek i modlą się o to, że to się w końcu skończy. Nie dla ciebie, Marcin. Nie dla ciebie. Także cóż mogę powiedzieć? Jakaś prognoza na nadchodzące wydarzenia? Oj! Sporo gówna, proszę pana. No i naprawdę, w momencie, w którym przepychacie się jak banda dzieciaczków, tak jak mówiłem, na godzinie wychowawczej, a wykorzystujecie przy tym wszystkim swoich widzów, którzy ciągle to obserwują, w sumie i tak każdy z was doskonale wie o tym, że prędzej czy później ludzie zapomną, więc i oczywiście nie mówię, że ktokolwiek na rozkręcanie takiej afery się umówił i w kuluarach dogadujecie się co do tego, jak będzie wyglądała kolejna dyskusja między wami, ale może po prostu przyszedł czas na to, żeby odstawić takie tanie afery na bok i załatwiać takie rzeczy prywatnie? Może zostawmy YouTube'a w takiej sferze bezpiecznego medium, do którego idziesz po ciężkim dniu w pracy albo w szkole i chcesz po prostu odpocząć przy spoko rozrywce, a nie karmić się jeszcze większą dawką toksyczności, którą ludzie chłoną jak gąbki. Widać to chociażby po tym, jaki jad wylewa się w komentarzach na każdą stronę. No ale cóż, czego bym sobie w tym temacie nie życzył, będzie jak będzie. Wiem, że często zdarza się tak, że kończę w ten sposób materiały, ale możemy jedynie obserwować, co będzie dalej. I mówił dla państwa oczywiście Piotrek Parking. Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj małolatki. Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Jak oktopus wezmę cię w swoje macki.
Yo! Jestem Marcin Dubiel i schowałem się w szafie. Bawimy się w chowanego. Powiem wam, że bardzo dobrze mi idzie. Schowałem się tydzień temu, jeszcze nikt mnie nie znalazł. Ale jaja. Jaki jest rekord Guinnessa gry w chowanego?